1902 roku mężczyzna skopujący swój ogródek odkrył w nim ludzkie szczątki. Zszokowany zgłosił to do lokalnych władz. Okazało się, że to, co znalazł, to szczątki 5 niemowląt, które zostały zamordowane. Każde z nich uduszone było białą taśmą i posypane wapnem budowlanym, zapewne by zniwelować zapach rozkładających się zwłok. Witam Was serdecznie w celi śmierci. Opowiem Wam dziś nie o człowieku, a o potworze, który zajmował się, tak zwaną w dawnych czasach, hodowlą dzieci. Mowa o Amelii Dyer, która w wiktoriańskiej Anglii zamordowała około 400 niemowląt. Pragnę tu ostrzec, że w tym odcinku pokażę naprawdę drastyczne zdjęcia, omawiać będę drastyczne tematy, więc jeżeli jesteście wyczuleni na takie historie, to zapraszam do obejrzenia innych moich filmów, a ten być może sobie odpuśćcie. Natomiast ci z Was, których interesuje ta historia, jeżeli chcecie ją obejrzeć, zapraszam Was do posłuchania i jestem naprawdę ciekawa, co Wy sądzicie na temat tej osoby i postaci Amelii Dyer. Podzielcie się proszę w komentarzach swoimi opiniami i spostrzeżeniami. Amelia Elizabeth Dyer z domu Hobley urodziła się w małym miasteczku Pile Marsh, nieopodal Bristolu, w Anglii w 1837 lub 1838 roku. Była najmłodszym dzieckiem w rodzinie, albowiem jej dwie młodsze siostrzyczki umarły, jak były jeszcze bardzo małe. Miała 4 rodzeństwa spośród tych żyjących. Jej ojciec był popularnym w lokalnej społeczności szewcem i z różnych zapisków wynika, że był w stanie zapewnić swojej rodzinie skromny, ale dość komfortowy byt. Matka Amelii, Sara, nie pracowała, jeśli nie pracowaniem można nazwać prowadzenie domu, zwłaszcza z 5 dzieci. Przyczyną tego właśnie faktu, że nie pracowała, była najprawdopodobniej jej choroba psychiczna. Nie wiadomo dziś, czym była spowodowana, czy była to choroba wrodzona, natomiast jej objawy nie dawały się we znaki w młodości Sary. Po raz pierwszy zauważono u niej objawy po tym, jak wyleczyła się z tyfusu. Miała oczywiście dużo szczęścia, że ocalała i pokonała chorobę, na którą umierały miliony, ale to właśnie po dojściu do siebie w fizycznym sensie zaczęła się u niej manifestować niestabilność emocjonalna. Często miewała gwałtowne napady złości, które potrafiły trwać nawet do kilku dni. Pomimo bycia najmłodszym dzieckiem, to właśnie Amelia opiekowała się matką podczas tych jej gorszych okresów, pielęgnowała ją i dotrzymywała jej towarzystwa. Być może starsza córka, Ann, zajmowała się gotowaniem czy sprzątaniem, bo wiadomo, że w tamtych czasach to raczej na dziewczynki spadał obowiązek zajmowania się domem, a reszta rodzeństwa Amelii i Ann to byli chłopcy. Oprócz tego Amelia chodziła też do szkoły, jako że rodzinę było stać na to, aby posłać dzieci do szkoły. I Amelia chodziła do niej z chęcią, najbardziej zaś pasjonowały ją poezja i literatura. Natomiast oczywiście czasy to były inne i poezja poezją, a szkoła szkołą, ale realia realiami. Amelia do szkoły nie pochodziła zbyt długo, bo zaczęła praktykę jako gorseciarka. Matka Amelii, Sara, zmarła w roku 1848 i Amelia opuściła dom i zamieszkała ze swoją ciotką w Bristolu. Miała zaledwie 10 czy 11 lat, więc tym bardziej musiało być to dla niej bolesne i traumatyczne wydarzenie, a tu jeszcze zmiana zamieszkania, odejście od najbliższych. Natomiast była to praktyka stosowana dość powszechnie w tamtych czasach. To, że samotni ojcowie oddawali swe dzieci pod opiekę innym, a nawet do adopcji. Kolejnych 10 lat z życia Amelii owiane jest dziś tajemnicą. Wiadomo tylko, że coś poróżniło ją z jej ojcem i rodzeństwem. Być może, choć to tylko moje domniemania, był to fakt, że ona jedna zdawała się musieć opuścić rodzinny dom. Ojciec Amelii, Samuel, umarł w roku 1859, zostawiając w spadku swój szewski biznes, który odziedziczył brat Amelii, Thomas, oraz dom,
które zakładam, że odziedziczyły wszystkie dzieci. Ale Amelia do domu nie wraca. W roku 61 wynajmuje skromny pokoik w domu, w którym poznaje George'a Thomasa. Wkrótce, jeszcze w tym samym roku, poślubia go, pomimo że ona ma jedynie 24 lata, a on aż 59. Ponieważ tak duża różnica wieku, 35 lat, wydaje się niestosowna dla szanujących się i wysoce moralnych przedstawicieli wiktoriańskiej Anglii, para młoda podaje fałszywe daty urodzenia przy wypisie aktu małżeństwa. Amelia postarza się o 6 lat, a George odmładza o 11. Po ślubie Amelia przyucza się jako pielęgniarka i położna. Możemy ją tu obejrzeć na zdjęciu. Z pewnością nie tak spodziewamy się, że wygląda potwór. Zawód pielęgniarki był wielce respektowany w owych czasach w angielskich środowiskach. A jak już zaobserwowaliśmy, dla Amelii szacunek ze strony społeczeństwa jest bardzo istotny. Szkoda tylko, że to wszystko na pokaz. No, ale i dziś nie brak takich osób. Zbaczam jednak z tematu. Amelia pracowała jako pielęgniarka i położna. Praca pielęgniarek i dziś jest wymagająca i męcząca, a w wiktoriańskiej Anglii była zapewne jeszcze bardziej. Nie było bowiem dostępu do takiego sprzętu jak dziś, praca była żmudna, a godziny bardzo długie. Amelia wkrótce poznaje inną położną, Ellen Dane, która ujawnia Amelii, jak można dużo szybciej i łatwiej zarobić więcej pieniędzy. A tym sposobem na zarobek ma być tak zwana hodowla dzieci. Hodowla dzieci, z angielskiego baby farming, to był dość powszechnie stosowany proceder, zwłaszcza w Anglii, Stanach Zjednoczonych i Australii w XIX wieku. I polegał na tym, że osoba, która się tym zajmowała, przyjmowała niemowlęta, zazwyczaj nowonarodzone, od rodziców czy matek w zamian za zapłatę. Tutaj zatrzymam się na chwilkę, żeby to dokładnie opisać, bo to jest naprawdę interesujące, aczkolwiek zatrważające zjawisko. Zjawisko wynikające z tego właśnie życia na pokaz, o którym już wspomniałam. Było reakcją na co ludzie powiedzą. Potrzeba bycia respektowanym w społeczeństwie była tak ogromna, że ludzie przedkładali ją nad własne dzieci. To nie mieści się w głowie, a bynajmniej nie w mojej głowie. Scenariusz zazwyczaj był taki, że kobieta, która zaszła w ciążę z nieprawego łoża, ostatni trymestr tej ciąży spędzała poza domem, żeby nikt nie zauważył oczywistego objawu tego stanu, w którym się znajdowała, po czym po porodzie oddawała dziecko osobie zajmującej się hodowlą dzieci. Często była to tak zwana mamka, czyli kobieta, która mogła takie dziecko wykarmić własną piersią, ale niekoniecznie, to zapewne zależało od możliwości finansowych biologicznej matki i jej rodziny. Biologiczna matka płaciła za usługę i za to, że osoba, która przejęła jej dziecko, znajdzie odpowiednią rodzinę, która zechce je adoptować. Czasami do hodowców dzieci zwracały się matki ubogie, które martwiły się, że nie dadzą rady zaopiekować się swoim dzieckiem, wyżywić je. Jeśli dały radę uzbierać żądaną kwotę, to też właśnie oddawały swoje dzieci w nadziei na to, że zapewnią im lepszą przyszłość. Nie wiem jak wam, ale mnie się serce kraje. A czemu taki termin hodowla? No ma on sens, bo kobiety zajmujące się tym, nazwijmy to fachem, używały biologicznych matek dosłownie jak zwierząt na farmie i sprzedawały dzieci jak towar. Jeśli chodzi o opłaty, to były naprawdę różne. Dochodziły nawet do 80 funtów w Anglii, natomiast to było naprawdę dużo pieniędzy. A przecież, jak już wspomniałam, wiele z tych kobiet było biednych i taka minimalna stawka to było około 10 funtów. Dla biednych w dalszym ciągu ogromna kwota, w przeliczeniu na dzisiejsze to około 850 funtów. Ale w nielicznych przypadkach ta cena spadała nawet do 5 funtów. Na koniec dodam jeszcze, że niestety w bardzo dużej liczbie przypadków hodowcy dzieci traktowali je bardzo, bardzo źle. Jeśli nie mogli znaleźć dla nich rodzin adopcyjnych w dosyć szybkim tempie, to po prostu nie zgadzały im się pieniądze, które szybko się kończyły. Dzieci takie często były głodzone,
a żeby uciszyć ich płacz i krzyki, dawano im alkohol i opiaty. Popularny był syrop Godfrey's Cordial, tak zwany, który potocznie nazywano przyjacielem matki. I to był syrop zawierający opium, który podawało się niemowlętom. Jak można się domyślić, wiele dzieci umierało po dłuższym zażywaniu tego syropu z powodu wysokiego stężenia opium we krwi, ale też z powodu niedożywienia, ponieważ opium hamowało znacząco apetyt. Wracając do naszych położnych, Ellen Dane krok po kroku opisała Amelii, co powinna zrobić. Poradziła jej, żeby przyjmowała kobiety w końcowych fazach ciąży, kobiety, które w ciąże te zaszły z nieślubnego łoża, i żeby pozwalała im zamieszkać na ten czas w jej domu, gdzie miały rodzić. Po porodzie miały zostawić dzieci do adopcji. Wszystko to oczywiście za opłatą. Amelia nie zdecydowała się na zmianę kariery tak od razu. Ale po narodzinach jej własnej córki i śmierci jej męża w 1869 roku rzuciła pracę pielęgniarki, być może niemożliwą do wykonania dla samotnej matki, i otworzyła, nazwijmy to, biznes hodowli dzieci. Amelia przyjmowała kobiety do swego domu w Totterdown na przedmieściach Bristolu. Jeżeli nawet rozpoczęła swój biznes w dobrej wierze, to szybko mamona tę dobrą wiarę unicestwiła. Aby zmaksymalizować swoje zyski, zaczęła przyjmować coraz więcej dzieci za coraz niższe stawki, zwiększając tym oczywiście popyt na konkretnie jej usługi. Kobietom, którym ciężko było zebrać wymaganą kwotę, oferowała płatności w ratach. Płacić można było przelewem, na poczcie, osobiście. No nie można zaprzeczyć, że Amelia miała smykałkę do interesów. Przyjmowała niestety tyle dzieci, że niemożliwym było znaleźć rodziny dla wszystkich. Głodziła je więc i faszerowała opium, i dzieci w męczarniach umierały. Niektóre z matek, które zostawiły swe dzieci u Amelii, nie kierowały się tym, co działo się z ich niemowlętami. Ale były też takie, które pisały do Amelii listy. Chciały się dowiedzieć, jak czują się ich dzieci, gdzie są. Niektóre nawet chciały odebrać swoje dzieci. Rzadko jednak otrzymywały jakiekolwiek odpowiedzi. Często natomiast do domu Amelii Dyer wzywany był lekarz, mianowicie po każdym zgonie niemowlęcia. Początkowo lekarz wystawiał jedynie krótkie sprawozdanie, które oznajmiało, że dziecko zmarło z powodu upośledzenia albo niewystarczającej ilości pokarmu, czyli mleka z piersi. Z czasem jednak śmierci zdawało się być za dużo i zaczęto podejrzewać, że praktyki Amelii są, ładnie to ujmując, szemrane. Podjęto obserwację Amelii i w 1879 roku uznano ją winną zaniedbania i skazano na 6 miesięcy ciężkich robót. Amelia wyrok odsiedziała, a właściwie odpracowała, a po wyjściu z więzienia wróciła natychmiast do hodowli dzieci, zmieniając swój modus operandi. Mianowicie nigdzie nie zagrzewała długo miejsca. W ten sposób była anonimowa i nikt nie miał szansy na jej dłuższą obserwację. Po drugie, przestała wzywać lekarzy do orzeczenia zgonów. Pozbywała się po prostu ciał dzieci. Czasem zakopywała je w ogródku, a czasem wyrzucała gdzieś po drodze podczas licznych przeprowadzek, często do rzeki, Tamizy. Przede wszystkim zmieniła sposób zabijania dzieci. Zaczęła się bowiem lubować w ich duszeniu. I niestety słowa lubować nie używam tu przez przypadek. Używam go w bardzo dosłownym znaczeniu. Amelia wyznała bowiem później, że próbowała nie udusić dzieci zbyt spiesznie, gdyż lubiła patrzeć na nie z taśmą wokół ich szyjek i obserwować, jak walczą o oddech. Przerażające. Przerażające to jest mało powiedziane. Makabryczne. Jak już wspomniałam, Amelia dostawała listy od matek zatrwożonych o los ich dzieci.
Praktyki wielu hodowców dzieci, właściwie powinna powiedzieć hodowczyń, bo była to profesja raczej kobieca, były znane i wiadomo było, że w wielu wypadkach dzieci są zaniedbywane, a nawet umierają. Żeby jak najlepiej urwać kontakt i zatrzeć po sobie ślady, Amelia nie tylko często się przeprowadza, ale też zgłasza się co jakiś czas do szpitala psychiatrycznego. Dzieje się to zawsze wtedy, gdy Amelia czuje się zwłaszcza bardzo zagrożona, gdy ktoś za bardzo depcze jej po piętach. W szpitalu Amelia uzasadnia potrzebę hospitalizacji niestabilnością emocjonalną. Pamiętajmy, że jej matka cierpiała na chorobę psychiczną. Dodatkowo Amelia pracowała wcześniej jako pielęgniarka przez jakiś czas również w szpitalu psychiatrycznym. Doskonale zatem orientuje się, na ile musi odgrywać pewne zachowania, żeby ją przyjęto, ale nie leczono jakoś zbyt ingerencyjnie, nazwijmy to. Amelia naturalnie, to chyba jest oczywiste z tego, co słyszymy, musiała mieć jakieś problemy natury psychicznej, takie prawdziwe również. To nie była tylko gra. Moim przypuszczeniem jest to, że była psychopatką lub socjopatką. Amelia też nie stroniła od alkoholu i opium, co na pewno wpływało na jej procesy myślowe. Ale niestety pobyty w szpitalach psychiatrycznych zdawały się być na jej warunkach, co była na tyle przebiegła, że była w stanie oszukać lekarzy i nigdy nie przynosiły te pobyty żadnych zmian. W 1890 roku pewna guwernantka oddała Amelii pod opiekę swoje niemowlę, które narodziło się po jej romansie, czyli z nieprawego łoża. Guwernantka ta powróciła po swoje dziecko, ale gdy Amelia wręczyła jej niemowlę, ta nabrała podejrzeń. Rozebrała dziecko i zobaczyła, że nie ma ono znamienia, z którym się urodziło. Trzymała w rękach nie swoje dziecko. Natychmiast zgłosiła to władzom i zaczęło się dochodzenie. Amelia, która nie chciała wrócić do więzienia, podjęła próbę samobójczą, wypijając z butelki laudanum. Wypiła tego laudanum ponad dwie butelki ponoć, a laudanum, zwany też nalewką z opium, to był taki alkoholowy napój ziołowy, zawierający 10% opium, w tym wysokie stężenie morfiny. Ponieważ jednak już od dłuższego czasu zażywała opium, jej organizm był odporny i przeżyła tę próbę samobójczą. Dochodzenie przerwano i z braku dowodów nie postawiono Amelii w stan oskarżenia. Niestety była żywa i wolna i kontynuowała swój upiorny interes. Była coraz ostrożniejsza przy tym. Zmieniała swoją tożsamość i jeszcze częściej miejsca zamieszkania. W 1895 roku przeprowadziła się do Caversham wraz z nowymi współpracownikami, których zwerbowała podczas krótkiego pobytu w przytułku. O tych współpracownikach to za chwilkę, ale chcę kilka słów powiedzieć o owym przytułku, a po angielsku workhouse. Jeśli ktoś mieszka lub mieszkał w Anglii, to być może się z tym zetknął, natomiast w Polsce takie miejsca, z tego co wiem, nie istniały. Te workhouse'y to były takie instytucje działające już od XVII wieku w Anglii, a zamknięte na zawsze aktem prawnym w roku 1948. I które w założeniu miały pomagać biednym, oferując im zakwaterowanie i wyżywienie w zamian za pracę. Właścicielami byli zazwyczaj prywatni przedsiębiorcy, którzy wykorzystywali mieszkańców workhouse'ów katorżniczą pracą, oferując im w zamian nędzne racje żywieniowe i nieludzkie traktowanie. Dla ludzi workhouse to była często ostateczność. I w takim właśnie miejscu, w 1895 roku, Amelia spotkała swoją córkę, Marianne, na którą wołano Polly, z niewiadomych względów, Marianne Polly, i jej męża Artura Palmera. Amelia zabrała ich z tego przytułku i wyprowadzili się do Caversham, a później jeszcze tego samego roku do Reading. W styczniu 1896 roku 25-letnia barmanka z Cheltenham w zachodniej Anglii urodziła córeczkę z nieprawego łoża. Nie była w stanie sama wychować dziecka i z ciężkim sercem dała ogłoszenie do gazety, które brzmiało:
poszukuje porządnej kobiety do przygarnięcia małego dziecka. Odpowiedziała jej Amelia, używająca aliasu Mrs. Harding. Bardzo chciałabym mieć małą dziewczynkę, którą traktowałabym jak swoją. Jesteśmy zwykłymi, prostolinijnymi ludźmi, żyjącymi w dogodnych warunkach. Nie chcę dziecka dla pieniędzy, ale po to, by dotrzymywało nam towarzystwa. Zarówno ja, jak i mój mąż bardzo kochamy dzieci, ale nie mamy swoich. Dziecko będzie miało u mnie dobry dom i matczyną miłość. Evelyn chciała płacić tygodniowo, bo była raczej biedna i ciężko było jej uzbierać wymagane 10 funtów. Pani Harding, w cudzysłowie pani Harding, nalegała jednak na jednorazową opłatę i Evelyn w końcu przystała na to. Amelia pojechała do Cheltenham i Evelyn wręczyła jej swoją córkę Doris wraz z pudełkiem ubrań i 10 funtami. Kilka dni później Evelyn otrzymała od pani Harding list, w którym przeczytała, że wszystko jest w porządku, ale gdy odpisała i znowu oczekiwała na jakąś odpowiedź, odpowiedzi tej już nie otrzymała. Amelia nigdy bowiem nie dostała jej listu, zdążyła się już przeprowadzić do Willesden w Londynie i tam udusiła małą córeczkę Evelyn. Amelia wraz ze swoją córką Polly zawinęły ciałko Doris, a jej ubranka sprzedały czy zastawiły w lombardzie. Następnego dnia, w środę, 1 kwietnia 1896 roku, Amelia przyjęła pod swą opiekę kolejne dziecko, 13-miesięcznego chłopca imieniem Harry Simmons. Ostatni kawałek tasiemki zużyła poprzedniego dnia na Doris, zdjęła ją więc z szyjki dziewczynki i udusiła Harry'ego, po czym zapakowała ciała obydwojga dzieci i obciążając worek, w który je włożyła, obciążając go cegłami, wrzuciła do tamizy. 3 dni wcześniej pewien flisak wyłowił pakunek z tamizy w Reading. Zawierał on ciało małego dzieciątka, zidentyfikowanego później jako Helena Fry. Policja dokonała analizy całego pakunku i odnalazła ślady zapisków, w tym nazwiska Mrs. Thomas i adresu. I to doprowadziło ich do Amelie Dyer, ale nie mieli oni żadnych dowodów na to, by połączyć ją z ciałem dziecka z rzeki. Postanowili poddać ją obserwacji. Podstawili młodą kobietę, udającą, że chce skorzystać z usług Amelie. Umówiły się na spotkanie w domu Amelie, ale zamiast kobiety do drzwi zapukała policja. Zanim jeszcze weszli do środka, uderzył ich zapach rozkładających się zwłok. Zwłok żadnych jednak nie znaleziono. Natrafiono natomiast na inne dowody. Białe tasiemki, telegramy dotyczące adopcji, paragony z lombardu za rzeczy dziecięce, listy od matek dopytujących się o los i zdrowie ich dzieci. Tylko w poprzednim miesiącu, czyli w marcu 1896 roku, pani Thomas, czyli Amelia, przejęła od biologicznych matek 20 dzieci. Policja złapała ją w ostatniej chwili. Wyglądało bowiem na to, że lada dzień miała przeprowadzić się do Somerset. Amelia została aresztowana w końcu 4 kwietnia 1896 roku i postawiono jej zarzut morderstwa. Zaczęto przeszukiwać tamizę i odnaleziono ciała 6 dzieci. Każde z nich uduszone było białą tasiemką. Jednym z dzieci była Doris, którą zidentyfikowała zdruzgotana Evelyn. Marianne, czyli Polly, córka Amelie i mąż Polly, Arthur, zostali uniewinnieni z braku dowodów. Amelia zarzekała się też, że oni o niczym nie wiedzieli. 22 maja 1896 roku Amelia Dyer stanęła przed sądem Old Bailey i przyznała się do jedynie jednego morderstwa, morderstwa Doris Amann, czyli właśnie tej córeczki Evelyn. Szacuje się jednak, że w ciągu swojej kariery zamordowała około 400 dzieci. 4,5 minuty zajęło ławie przysięgłych orzeczenie wyroku. Winna. 10 czerwca 1896 roku w więzieniu Newgate Prison Amelia Dyer stanęła na szafocie.
Zapytana, czy chce wypowiedzieć jakieś ostatnie słowa, odrzekła sucho: nie mam nic do powiedzenia. 2 lata po egzekucji Amelii dwóch pracowników kolei, sprawdzając wagony, odnaleźli niewielki pakunek, a w nim 3-tygodniową dziewczynkę. Była zimna, przemoczona, ale żywa. Kobieta imieniem Jane Hill wręczyła ją innej kobiecie, pani Stewart, za 12 funtów. Pani Stewart zainkasowała pieniądze i porzuciła dziecko na pewną śmierć. Do dziś uważa się, że pani Stewart to Polly, kontynuująca dzieło swojej matki. Jestem ciekawa, co o tym sądzicie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten film naprawdę był dla Was ciekawy. Wiem, że był wstrząsający. Był dla mnie naprawdę wstrząsający, kiedy czytałam o tej sprawie i kiedy spisywałam swoje notatki do tego filmu. Natomiast myślę, że ważnym jest, żeby pamiętać tę historię, żeby pamiętać wszystkie te dzieci, które zginęły w tak bestialski sposób. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam Was na spotkanie w kolejnej Celi Śmierci.